Dzień dobry, witam Was na kolejnym odcinku astrologicznym poświęconym tygodniowi od 13 do 19 sierpnia. Sierpnia, poniedziałek. O, wiadomość dnia to taka, że Mars powraca do koziorożca, ale oczywiście jest nadal duch wsteczny, jako że powraca, więc wracając nie możemy być w przodzie. Daje to oczywiście analizę swoich posunięć, daje to taki plan sprawdzania tego, co działa, co nie działa. Opracowujemy wszystko na czas i to jest też fajny układ, bo w miarę dokładnie możemy stwierdzić, co kiedy możemy zrobić. Może jeszcze nie robimy. Jest to fajny układ, jeżeli on nie wynika z frustracji czy z lęku, ponieważ Mars takowe lęki powoduje, więc nie aktywizujmy się w tym dniu, ponieważ obszar aktywności jest bardzo ważny, ale należy go sprawdzić. Należy poświęcić więcej czasu temu, aby go realizować. Czyli najpierw analiza, taka rzeczowa, tak jak Mars w biegu wstecznym, a potem dopiero realizacja. Co jest dobre? To, że sprawy się konkretyzują, to, że powiedzmy banalnym czynnościom, do tej pory się wydawały banalne, one już nie są banalne i możemy je po prostu zrobić tak powiedzmy od ręki. Poświęcamy wszystkiemu więcej czasu, czyli żeby cokolwiek się zadziało, potrzebny jest czas, zgodnie zresztą z tym, co mówi koziorożec. W tym dniu, w poniedziałek, mamy jeszcze tak lekko dekoncentrujący układ Księżyca z Neptunem. Lekko, na dobrą sprawę, bo Księżyc jest w Pannie, więc nie będzie to jakaś szalona dekoncentracja. Panna nam pomaga zebrać myśli, ale lekko zachęca nas również do tego, abyśmy niczego nie traktowali w sposób taki ostateczny i końcowy. Mamy Księżyc w Pannie, mamy Merkurego w biegu wstecznym, więc więcej zastanowienia się i do tego wszystkiego zawsze zostawiamy sobie jakiś margines bezpieczeństwa na zmiany czy korektę. Damy sobie na wszystko w tym dniu odpowiedni zapas czasu. To jest taka złota reguła przy takich układach. 14 sierpnia, wtorek. No i mamy po pierwsze pusty bieg Księżyca od godziny 6.37 do tam 6.57, czyli 20 minut, to nie jest oczywiście dużo. I właściwie on nikomu nie powinien przeszkadzać, to jest krótki czas. Potem Księżyc przechodzi do znaku Wagi. No i zaczynamy myśleć już o wolnym dniu, który będzie za chwilę. Towarzyszy nam również w tym wszystkim pośpiech i z tego pośpiechu wynika niedokładność, więc zanim będziemy mieć ten wolny dzień 15, postarajmy się potraktować wszystkie sprawy spokojnie, bez pośpiechu, na luzie. To jest taki troszeczkę bieg jałowy. Nie dlatego, że niczego nie załatwimy, ale dlatego, że może nam się wydawać, że coś jest jeszcze niedopracowane i to będzie takie wrażenie słuszne. Znowu mamy Księżyc w kwadracie do Saturna. Ciężką satysfakcję, natomiast satysfakcję mamy wtedy, kiedy wykazaliśmy się bardzo dokładnym i precyzyjnym działaniem, o co trzeba będzie właśnie zawalczyć we wtorek, ale co pozwoli na takie satysfakcjonujące zakończenie dnia i wejście w 15 sierpnia, środę. No i wiemy, że w Polsce mamy dzień wolny od pracy i tak go naprawdę wykorzystajmy, żeby się nie przejmować. Wykorzystajmy możliwość zresetowania się, odcięcia się od codzienności, wykorzystajmy go do zabawy, do beztroski. Słońce jest na 22 stopniu znaku Lwa. Księżyc przyjaźnie do Merkurego. No co to robi? To pozwala na przykład na filozofowanie, na przytaczanie anegdot, na przytaczanie historii z życia rodzinnego. Działania są oczywiście spontaniczne,
ale oczywiście z dużą uważnością na reakcje innych, ponieważ mamy zacięcie towarzyskie, chcemy być z ludźmi, stąd też nasza jakaś nadmiernie krytyczna uwaga, czy też zbyt trywialny żart może to wszystko popsuć. Akcentujmy wszystko to, co nas łączy i rozwesela, czemu oczywiście bardzo mocno sprzyja sekstyl Księżyca do Słońca. 16 sierpień, czwartek. Trochę mamy już koniec tych swojskich klimatów, ponieważ o mniej więcej godzinie 10 mamy Księżyc nieharmonijnie do Marsa, co powoduje kłopotliwe sytuacje, jakby same z siebie one narastają. Nieoczekiwane rozwiązania, właściwie co innego się rozwiązuje, a co innego się jeszcze bardziej nam poplącze. W tym dniu czegoś bardzo chcemy i niechcący to niszczymy. To jest taki trochę autosabotaż wewnętrzny. No i tak będziemy mieć taki układ do 10.55, ponieważ mamy pusty bieg Księżyca, a potem Księżyc przechodzi do Skorpiona. No i mamy wiele niewypowiedzianych emocji i niech one tak zostaną. Mamy również poczucie żalu, frustracji, ale nic z tym dzisiaj nie róbmy. Po prostu nie ma sensu, ponieważ w powietrzu wisi konflikt. I tak będzie dużo zaskakujących sytuacji, które będą wpływały na to, że my się zachowujemy chwiejnie, że bardzo negatywnie odczytujemy zachowanie innych. Więc bez udzielania się towarzyskiego i bez konfliktu. A co jeszcze? To jeszcze jest taki układ, kiedy nie można zostawiać otwartych furtek, czyli nie można zostawiać takich spraw, które się ciągną bez końca i my na przykład machniemy ręką i zawiesimy to w próżni. To tego nie wolno robić, delikatnie to załatwmy. Co jeszcze? Towarzyszą nam dziwactwa. Zakochujemy się w tym czasie również w bardzo nieodpowiednich osobach. Także tutaj, jeśli chodzi o miłość, o uczucia, ostrożnie, no raczej po prostu zakneblujmy się, zablokujmy się na to. Taka jest moja delikatna sugestia. 17 sierpień, piątek. No i mamy już zdecydowanie więcej przestrzeni emocjonalnej, intelektualnej, uczuciowej. Nic nie musi być w tym czasie zrobione do końca. Nic nie musi być również albo czarne, albo białe. Nie musimy się opowiadać za kimś czy za czymś w 100%. Mamy po prostu więcej luzu. Nieźle rozumiemy i nieźle interpretujemy rzeczywistość, co warte jest zauważenia. Kuszą nas rzeczy wielkie, jak najbardziej, wykraczające poza codzienność i tak to też możemy ten dzień potraktować. To jest czas na to, aby przedłożyć komuś jakiś projekt, na to, aby konkretnie coś zacząć realizować, ewentualnie to jest taki moment, kiedy możemy pogodzić sprawy dotychczas niepogodzone, konfliktowe. Dogadujemy też się z sobą, jesteśmy bardzo realni, ufamy sobie. Wokół pojawiają się sympatyczne osoby, są też zapaleńcy, są też dobroczyńcy, czyli dobry czas i również wzrasta poczucie tego, że mamy realny wpływ na rzeczywistość, co też nie jest bez znaczenia. 18 sierpień, sobota. Na niebie kwadra od rana, czyli o 9.50 mamy kwadrę. No i cóż, można skorygować plany podróży, oczywiście, że tak. Walczyć z chęcią poddaniu się lenistwu, no bo nam się po prostu nie chce nic robić. Początkowo jest właśnie taki nastrój, no, że nie musimy, albo że nam się wymyka ta rzeczywistość, że jesteśmy zniechęceni, dlatego że jeszcze jest Księżyc znaku Skorpiona, a
potem ten nastrój przechodzi, bo księżyc pojawia się w znaku strzelca i to jest lepsza informacja. Budzi się w nas chęć poznawcza, przede wszystkim poznawcza. Chcemy mieć czas dla siebie, dla swoich koncepcji. Koncepcje nam się zmieniają oczywiście. Do tego wszystkiego jeszcze jest przyjazny seksyl Merkurego i Wenus. No i oczywiście fakt, że Mars jest, że Merkur jest nadal w Erce, no ale daje sekstyl do Wenus, więc może być przyjemnie, miło, sympatycznie kieruje nas ten układ na spotkania z literaturą, na spotkania ze sztuką, na różnego rodzaju letnie koncerty, eventy. I w taki sposób naturalny, fajny, nieprzymuszony garniemy się do ludzi. Chcemy w tych kontaktach wypaść dobrze i rzeczywiście nam się to udaje. Fajnie się ubieramy, z galanterią zwracamy się do innych osób, z taką dużą uważnością, z wyczuciem. Także to jest taki dzień na kontakty towarzyskie, na pewnego rodzaju zmiany, ale jesteśmy blisko swojego lepszego ja i tak też się czujemy, czujmy się lepiej, więc to wykorzystajmy. No i wreszcie koniec tygodnia, niedziela 19.8. No i myślę sobie tak, że jest to dzień, na który wiele z Was czeka. Już to wiem, bo informowaliście mnie o tym. Mianowicie o godzinie 6.28 Merkury wreszcie przestaje się cofać. Czyli po RC mamy jego bieg prosty. Więc niektórzy stabilizują swoje plany. Wreszcie możemy zacząć, nie wiem, dzwonić, coś załatwiać, wysyłać maile, umawiać się na odległość, opisywać coś w sposób szczegółowy, dogadywać się na temat konkretów. Najważniejszy układ to jednak nie Merkury, bo on się przestaje cofać. No i fajnie, mamy jego bieg prosty. Natomiast najważniejszym układem jest Jowisz trygon Neptun. A dlaczego? Ponieważ ten układ mamy już po raz trzeci. Poprzednio był 2 grudnia 2017 roku, następnie 25 maja 2018, no i 19 sierpnia 2018. I ja sobie go tak określiłam, jako wiara, nadzieja i miłość. Naprawdę, Jowisz z Neptunem tak działają, one są, nie chcę mówić, że odrealnione, po prostu budzą w nas poczucie świadomości lepszej strony siebie, lepszego świata, lepszej rzeczywistości. Pomysły w związku z tym krążą wokół tego, aby stać się lepszym człowiekiem, wokół tego, co można zrobić, aby ulżyć naturze, zwierzętom, ludziom. To jest taki typowy układ dla poszukiwaczy duchowych prawd. Bardzo fajny zresztą. Oświecenie może do nas w tym momencie dotrzeć poprzez na przykład spotkania z innymi, poprzez sny, poprzez symbole, książki, wydarzenia, które mogą się okazać dla niektórych przełomowe. Pewnie, że nie dla wszystkich. Jeżeli ktoś, komuś ten Jowisz płata figle, no to będzie to raczej płatanie figli, albo, co jest prawdopodobne, nie zwróci się na ten układ uwagi. To są też takie działania bezinteresowne, czyli chcemy sami coś zrobić dla ludzkości, dla społeczeństwa, dla ogółu, dla sąsiadów, dla osób starszych, tak żeby wyrazić ten wyższy standard siebie. Mamy standardy różnego rodzaju i w tym momencie mamy wyższy standard. To jest działanie na rzecz wszystkich istot, które przynosi satysfakcję. To nie jest nic oszukańczego. Nikt nas w tym momencie nie chce wykorzystać, tylko my sami czujemy, że tak powinniśmy robić. Pojawiają się pytania o prawdy również dotyczące chciwości innych, dotyczące wykorzystywania ludzi przez ludzi. Też tego dociekamy i możemy się na przykład stowarzyszać w różnego rodzaju organizacjach czy fundacjach, które pokazują ten proces. To jest czas, kiedy kochamy cały świat, jesteśmy pod wpływem czegoś wyższego niż my sami, więc wykorzystajmy to i poczujmy to tak. To jest również świetny czas na twórczość. No i całkiem prywatnie, coś co Was ucieszy, to jest czas naprawdę na wielką miłość.